Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec i dzisiaj przyszedł czas na kolejne dwie bitwy botów. Pierwszą, jak możecie zauważyć, już jest tu, no prawie gotowa, bo jeszcze sojuszy nie dałem. Pierwsza bitwa jest teraz już gotowa. Wilk z szeryfem kontra Saladyn z wezyrem. Taka jest pierwsza bitwa i zobaczymy, kto wygra. Jestem w sumie ciekaw, bo Saladyn w teorii powinien ogólnie poradzić sobie z szeryfem, ale czy tu sobie poradzi? Nie wiem. Nie wiem też jak wezyr, nie pamiętam zbytnio jak wezyr grał, ale zobaczymy jego łuczników konnych. Może będzie to widowisko, jak Saladyn połączy na przykład się atakiem z wezyrem. Jestem tego bardzo ciekaw. Wilk ostatnio był na tym miejscu i szeryf też był na tym miejscu. Zamienimy ich, może zrobią inne zamki, żeby było ciekawiej. Żeby może ich zobaczyć w innych zamkach. No to sobie zobaczyłem. To jest chyba ten sam zamek dokładnie. O, ale wilk ma inny zamek. No i super. No i to chociaż tyle. Więc zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Wezyr. Ciekawe, czy wezyr naprzeciwko wilka to dobry pomysł. Wezyr łucznikami konnymi może dominować tu na środku. Może sobie te farmy, przejąć teren na farmy. To na pewno. Jeszcze też balisty będą bronić się przed katapultami. No wydaje mi się, że wezyr to może i nawet dobry pomysł, żeby dać go naprzeciwko wilka. I na razie tak po dłuższej chwili widzę, co chwilę łucznicy konni wezyra jeżdżą i wilk traci dość sporo jednostek, jakichś łuczników, kuszników. I na razie tak widać, że jest spowolniony, bo co chwilę musi dosyłać o właśnie taką grupę łuczników. Wytraca na nich sporo kasy. No i nie idzie mu ta armia tak jakoś w miarę szybko do góry. Te walki z łucznikami konnymi są na pewno irytujące dla wilka. Zobaczcie, ile co chwilę łuczników wytraca. Okej, wybiera się tu jakiś pierwszy atak. Idzie Saladyn i wybiera się w stronę wilka. No zobaczymy, jak wilk w sumie na razie jest tak osłabiany przez wezyra. Nie idzie mu to tworzenie jednostek tak dobrze. Jakby teraz jakieś katapulty co chwilę podjeżdżały, jak właśnie tu będzie szturmował na niego Saladyn. Może jeszcze wezyr zaraz zaatakuje, to może wilk będzie jeszcze w większych tarapatach i może by został zblokowany, jakby się dobrze udało. Chociaż tam na tyły zamku będzie bardzo ciężko się przedostać. Ale myślę, że na pewno nie będzie mu łatwo atakować. Chociaż ten front jest mocarny. Przydaliby się jeszcze... Chociaż dobra, to idzie na tego czy na tego, bo już sam teraz nie wiem, na kogo ty idziesz. Oni zawsze tak troszkę tych jednostek wyślą na drugiego, tak jakby, bo te jednostki jej zaczęły strzelać, to on trochę jest triggerowany tu, żeby podejść. Ale reszta, główne siły w sumie idą i tak tam na tego, którego planował. Okej, okay, no Saladyn nic nie zrobił tym atakiem, ten zamek tu ma tak potężny front, że nawet nie będzie w stanie obejść. W ogóle jestem ciekaw, czy arabscy lordowie będą mieli jak się przekopać przez tą fosę u wilka. Na pewno nie będzie to łatwe wyzwanie. Ej, wybiera się kolejna armia. Są jeźdźcy. Jest ich tak dużo, że już nawet zdążyli wieżę wyczyścić jedną. Nieźle, nieźle. Zobaczymy właśnie jak... Ale tych łuczników konnych jest tak dużo, że on serio może tu obczyścić ładnie. Wilk może spore straty otrzymać. No chyba, że jakieś smolnerowy tu będą. Okej, są, ale tu łucznicy konni w nie nie wpadli. No jakby teraz właśnie Saladyn jeszcze na przykład wspomagał, to myślę, że mogą tu wilka mocno zniszczyć. Zobaczcie, cały front już wyczyszczony. Łucznicy konni zblokowali praktycznie ten zamek aktualnie tu od przodu. Jeszcze jest balista. Ej, jakby to zostało podpalone wszystko od środka, to może być serio po wilku. Patrzcie, i przekopał się. Jak wezyr wyczyścił, no właśnie, wezyr zawsze tak dobrze leciał z tymi podpalaczami za łucznikami konnymi, więc tu wezyr naprawdę dobrze sobie radzi. Wezyr będzie też ciekawym zawodnikiem w turniejach. Ej, był pożar tam w środku, nie, już myślałem. Okej, okay, ale teraz no już za daleko to zaszło, ale jak tylko jeszcze zostanie podpalony przez tą balistę, to może być serio po wilku już. Wezyr dobrą kontrą na wilka. Oho, jest pożar. To przejdzie do środka. O Boże, przeszło do środka. Wezyr załatwi wilka chyba.
No to powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Jak jeszcze tam podpali. Patrzcie, o nie, byli jacyś kusznicy i łucznicy, ale tu się narobiło teraz, powiem wam. Do tego to się nie spodziewałem po ataku wezyra. No powiem wam, że szeryf atakuje wezyra, który wytracił prawie wszystkie jednostki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dużo szeryf też wytraci, ponieważ podchodzi za blisko. Więc raczej już nic tu nie zrobi. Będę musiał troszkę te zamki tak poprzesuwać. Jeszcze nie miałem okazji tego zrobić. Ale po tym odcinku to zrobię, bo to troszkę przeszkadza. Dobra, ale tu jeszcze w ogóle jakaś fala zbrojnych idzie spóźniona. Okej, okay, a co u wilka mamy? Dobra, wilk się odbudowuje, ale no zanim mu to wyjdzie, to myślę, że wezyr może już zbierać do kolejnego ataku. Nie zdążył zakopać, więc na pewno jakieś jednostki może do środka się przebiją. I brama została zniszczona. Można wchodzić dalej. No wezyr by się, teraz właśnie wezyr by się przydał. Jakby tak razem zaatakowali, to myślę, że mogło być po wilku. Ale tak to za mało. Łuczników konnych u wezyra jest na tyle, że są w stanie bez problemu wyczyścić te mury. U Saladyna... Ty, gdzie ty jedziesz tymi balistami? No, ataki Saladyna słabsze w porównaniu do tych wezyra. Ale znowu poniszczony, znowu zblokowany, pieniądze trzeba wydawać. Zaraz, tak co chwilę będzie atakowany, no to może tu po wilku być zaraz. Okej, okay, idzie kolejny atak. No serio, nie minęło nawet ile? 2-3 minuty minęły, może max. 5 minut nawet to na pewno nie było, a tu już kolejna fala łuczników konnych. Więc wilk naprawdę w tarapatach. Atakowany raz za razem. Gdyby te ataki zgrały się razem, to myślę, że serio mogłoby być już po wilku. O, jeszcze zobaczcie, łucznicy konni pojechali wyniszczać tam budynki. Jak tam uda się, oj, poniszczyć, no to może być wilk zblokowany teraz. Ile w ogóle wilk ma jednostek? Ledwo 300 jednostek ma. I nawet udało się już przebić do środka. A tam same jednostki strzelające na siedzibie praktycznie. No pięknie. Jakby teraz jeszcze zobaczcie, ci łucznicy konni będą tam stali i wytrzyma to wszystko do kolejnej armii Saladyna, no to może być serio już koniec wilka. Wilk 230 jednostek. Wezyr naprawdę wyniszcza. Okej, okay, atakuje Saladyn. Wilk odbudował się 640 jednostek. To w sumie nie jest nawet tak dużo ogólnie. Patrząc na to, jakie tu armie już idą. A jeszcze tu Wezyr będzie atakował pewnie niedługo razem z Saladynem. Może zanim ten atak się skończy, już Wezyrowi uda się tu przyjechać. Więc myślę, że wilk serio będzie tarapatach, bo tu coraz większe armie przychodzą, a on wcale jakoś mu coraz lepiej tu nie idzie. Co prawda atak Saladyna jest o tyle słabszy, że ciężko się tym jednostkom przekopać i no nie ma jednostek strzelających, więc co chwilę obrywają. Musiało być na odwrót, to wezyr powinien zaatakować jako pierwszy, a później Saladyn. Myślę, że to by dało większe szanse. Ale zawsze coś tam wybije, coś poniszczy. Okej, okay, wezyr ma 1400 jednostek, to serio zaraz, no zanim ten atak się skończy, to może już wezyr będzie tu wyruszał. Chociaż ten atak się zakończy zbyt szybko chyba, ale był lag jakiś. Tak, jedzie wezyr, no, czyli jednak, no dosłownie. Chociaż w sumie to nie wiem, czy to jest dobre aż tak mocno, bo tu jak od razu będzie miał, dobra, brama została naprawiona. Jak byłby przejazd, to myślę, że ci łucznicy mniej by zrobili. Okej, okay, 600 jednostek. No mówię, na odwrót powinny być te ataki. Wtedy myślę, że więcej by tu się zadziało. Wielki łuk by mógłby być w tarapatach, bo najpierw powinno się wyczyścić te mury. A później dopiero jakby ta armia zbrojnych Saladyna przyszła, to mógłby przejść tam już do siedziby. Tu jeszcze balisty. O, balisty zostały zniszczone. Łucznicy konni w ogóle nie jadą aktualnie.
Jakaś inna taktyka u wezyra teraz, zobaczcie. Dopiero teraz i podzielił na takie dwie grupy. Hej. Ciekawa taktyka. Próbują przejeżdżać do środka. 500 jednostek u wilka. Teraz na pewno nie zostanie podpalony, chyba że jakieś jednostki do środka by wbiegły. Ale jak łucznice koni będą niszczyć mury, to nie wiem, czy to jest dobry plan. Ale okrążył dookoła. No i poniszczy wszystko. O, Saladyn przyszedł jeszcze asasynami. Wyniszczy wszystkie budynki. Oj, przebili się do środka. To niedobrze. Chociaż... Ej, dobra, tych jednostek dużo tam nie było. Zostały wystrzelone już praktycznie. 260 jednostek. Jeszcze tu sporo łuczników konnych jest. Ale nie ma czym wykończyć. No to jest właśnie minus wezyra, że on ma zbyt mało jednostek, które mogą później przejść do tej siedziby. Ale teraz nie ma w ogóle jednostek, które tak sobie będą chyba wychodzić, więc te jednostki mogą naprawdę długo tu stać. Zobaczcie, nie da się w ogóle wilkowi rozwijać teraz. Ej, gorzej tylko... Aha! Okej. Ej, jakby ten atak poszedł na wezyra, to mogło być po wezyrze. Ej, ale Saladyn też ma mało. Szeryf może tu wykorzystać ten moment. Tu wcale jeszcze nie powiedziane, że arabscy lordowie wygrają, jak tak będzie. Saladyn też może być w sporych tarapatach. Dobra, ale szeryf mądry schodzi w ten ogień. Szeryf by to wygrał, gdyby przeczekał tylko aż ten ogień by tu się skończył. Chociaż nie, no łucznicy by wystrzelali może wtedy. Ale po takim pożarze Saladynowi też łatwo nie będzie. A jak sytuacja tu? Okej, no wilk zblokowany dosłownie. No to ładnie się tu armię. Zobaczcie, jak się przeczyściło wszystko. Ej, wybiera się kolejny atak wezyra, no i to już będzie koniec wilka, ponieważ wilk się nie odbudował z tego, co chwilę przychodzą jacyś asasyni od Saladyna. Cokolwiek wilk próbował wybudować, było to niszczone, więc tu już raczej się z tego nie wyzbiera. Ma tylko 280 jednostek, 30 jednostek zdążył sobie tylko zrobić. No i jak te jednostki podjadą, to wszystko zostanie tu wybite. Wezyr przy tym dużo nie straci, będzie mógł zaraz atakować szeryfa. A Saladyn się odbudował. Udało się Saladynowi odbudować. Nie stracił tu kamieniołomów, nie stracił budynków na rudę, więc na spokojnie mógł się z tego wyciągnąć. W ogóle zobaczcie, ile wezyr ma pieniędzy. Więc wezyr naprawdę mocarna jednostka się tu robi. Okej, niepotrzebnie, może jest to wjeżdżanie. Dobra, mówiłem, że mało straci, ale w takim wypadku straci bardzo dużo. Bo jest to niepotrzebne. W ogóle spacerkiem sobie jej idą, jak dostosowało się do tempa arabskich zbrojeń. Spacerki, zobaczcie. Pewnie, jak z gracją tu wracają, jacy dumni. Niesamowite. Hej, wezyr z Saladynem kontra szeryf. No to raczej wiemy, jak to się zakończy. Szeryf nie sądzę, żeby był w stanie się wybronić. Gdyby może pokonał wtedy... Czy to idzie atak? Czy ty atakujesz? Ty tylko prezentujesz swoją siłę znowu. Gdyby wtedy szeryf może i pokonał Saladyna, może i coś by mogło się tu wydarzyć, żeby pokonał jeszcze wezyra. Ale tak to nie sądzę, żeby dwóch na jednego sobie poradził. Okej, dobra, co tu się wyrabia? Nie no. Myślałem, że tu może będzie jakaś obrona szeryfa przed potężnymi armiami, ale to szeryf wyszedł jako pierwszy z atakiem. Ja zobaczcie, jakie potężne armie mają tu arabscy lordowie jeszcze. Zaraz się okaże, że szeryf się ten nie szeryf, tylko wezyr się wybierze i prawie, że na pusty zamek tu wjedzie. Ci łucznicy koni tam rozszarpią szeryfa. No to ładnie, zobaczcie, jak traci te mangonele, te balisty. Mocne straty. Kopacze, w ogóle fajnie, że szeryf ma też tych kopaczy. To mi się podoba.
Okej, ruszyli, ale dużo też miotaczy jest w ogóle. Kurczę, to może... To się nie dziwię, to nawet nie wiem, czy to nie balisty, może to miotacze podpalili wtedy ten zamek. Zobaczymy zaraz może, chociaż te balisty też jakieś są chyba. Nie, nie ma balist. Okej, już jakiś pożar. No to miotacze jak nic, miotacze podpalają. Szeryf będzie dobry w takim podpalaniu. O kurde, dobra, no to Saladyn na pewno nie zaatakuje, ale jak tylko Wezyr przyjedzie, to myślę, że będzie w stanie sobie poradzić z Szeryfem. No chyba, że jego armia spadnie w jakiś Smolnerowy, no to wtedy może być gorzej, ale i Saladyn, i Szeryf wytracą całą swoją armię, na to wychodzi. No to nieźle się tu wyrabia. Saladyn całą armię, 1700 jednostek miał i to wszystko straci. Szansa w Wezyrze, bo Saladyn to nie wiem, czy w ogóle będzie w stanie zaatakować przez najbliższe pół godziny. Okej, mamy atak, o kurde. 2600 jednostek. 60 tysięcy w ogóle zapasu pieniędzy. O masakra, co tu się dzieje? No szeryf, współczuję ci trochę. W ogóle ile oni się będą ustawiać tu pewnie jeszcze z... I nawet dobrze nie wyszli jeszcze wszyscy. No nieźle, nieźle. Nie wiem szeryf, jak ty chcesz to wy... O kurde. To może ja zmniejszę prędkość na 200. Żeby mi gry nie wywaliło jeszcze przypadkiem. W ogóle zobaczcie, jeden wielki oddział tu na trzy takie wielkie oddziały da się podzielić. Niesamowite. Wezyr jest naprawdę tu strong teraz. W ogóle te mury zostały tam wyczyszczone. Jaka potężna armia. Tylko tam jednostki jakieś na siedzibie zostały. Nie, dobra, jeszcze ta strona nie jest. Kończą się. Nawet pieniądze by ci tu nie pomogły, szeryf. Tam jest taki zasób strzałami. Teraz zobaczcie, jak te jednostki tam spadają. O, dobra, tu może jakaś obrona, ten ogień może pomóc. Czy to nadal jeszcze, zobaczcie, no to już tyle jednostek w ogóle nie ma, też same... Sami zbrojni zostali, bo najmocniejsi i najwytrzymalsi. No i po wezyrze, dobra. Znaczy po wezyrze, po szeryfie, wezyr wyniszcza. Kurde, mocarny jest wezyr, teraz nie powiem. Okej, okay, i druga bitwa, Kalib z Marszałkiem kontra Filip z Wezyrem. Czyli Kalib z Marszałkiem i Filip z Wezyrem znowu będzie, Wezyr mocarny. Okej. Okay. Chociaż może damy tak, arabskich damy naprzeciwko siebie. Dobra, lecimy z drugą bitwą. Zobaczymy tylko, jaki marszałek zamek zrobi, bo jestem ciekaw, jak zrobi ten taki, wiecie, długi dystans jest do tego magazynu, to nie będzie dobrze. Okej, jest to ten lepszy zamek, więc tu marszałkowi na pewno pójdzie dobrze. Zobaczymy, jak kalifowi, bo na pewno, no wiemy, że jak wezyr tylko dostanie dużo czasu, to będzie później praktycznie nie do zatrzymania. Czy kalif będzie na tyle wystarczający, żeby nie dać czas wezyrowi? Się okaże. I na razie widzę, że marszałek nie daje już spokoju Filipowi. Całe te mury zostają wyniszczone. Aha. Aha. Można i w ten sposób. To Filip zaraz się okaże, że będzie i bez pieniędzy, i bez niczego. Tylko mury mu zostaną.
Okej, wybiera się atak marszałka. Idzie dobić Filipa, któremu nic się nie udało tu praktycznie zrobić. Więc robi się 1-0. Marszałek rozgromił Filipa. O, a tu wezyr. A jakby wezyr zaatakował marszałka, miałby szansę, ale wybrał się na kalifa. To musi mu się udać pokonać kalifa, bo inaczej będzie ciężko. No właśnie. Chociaż ta armia mogłaby i wrócić nawet zanim by wezyr tam przyjechał. No ale w sumie z kalifem powinien sobie wezyr poradzić. Więc no chyba, że smolnerowy tu poprzeszkadzają. I na to wygląda, że tak może być. Marszałek uradowany, tam ubawiony. Oj, to chyba się nie uda, no te smolnerowy popsują wszystko. A łuczników też kalif ma dość sporo. Więc raczej samemu wezyrowi nie uda się tego wygrać. Kalif naprawdę ma sporo tych łuczników na tej siedzibie. A jakiś pożar może, coś? Kalifowi będzie ciężko się odbudować, on będzie co chwilę podpalany, będzie co chwilę atakowany, w ogóle tu potracił wszystkie farmy. Ale marszałek tu będzie trudniejszym przeciwnikiem dla wezyra teraz. Mimo że wezyr ma 40 tysięcy, on tak powolutku rekrutuje, a tu właśnie chyba był lag, idzie atak, no. Marszałek to zniszczy. Marszałek serio z tym zamkiem tak szybko rekrutuje, że to jest niesamowite, bo jak na przykład miał ten drugi zamek, gdzie trzeba było już troszkę dłużej czekać na te surowce, to tam tak powoli robi, to jest taka różnica znacząca. No i wezyr raczej się nie zdąży. Co z tego, że masz 40 tysięcy, jak on tak w miarę powolutku te jednostki też robi? Nie jest to jakieś zastraszające tempo, żeby tak szybko wydał te 40 tysięcy. No i tu się zapowiada, że to był bardzo szybki mecz. Czyli jest tam, dobra, jest jakiś gościu z olejem, jest drugi. Jest to jakaś szansa, ale jak pójdą lewą stroną, przejdą po tym magazynie, no to nie sądzę, żeby, chociaż w ogóle tu kusznicy jeszcze mają szansę wystrzelać te jednostki. Okej, prawie nic tam nie zostało. O, nawet się udało. No to, dobra, ten pojedynek zakończył się bardzo szybko. Marszałek pokazuje, że ma dobry zamek, blisko surowce, dominuje. Więc to by było na tyle. Dwie bitwy zrobione. Jeśli macie jakieś inne pomysły na zestawienie, jakieś 2 versus 2, 2 versus 1, czy 1 versus 1, to dajcie znać. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.